Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego programu Nasz Sportowy Tydzień. Na wstępie informacja o naszym sponsorze, a dzisiaj jest nim firma ABP Komputer z Działdowa. Tenis stołowy. Mistrzostwa młodzieżowców, juniorów i żaków. W Gliwicach grali młodzieżowcy, w Ustrzykach Dolnych juniorzy i w Ostródzie kategoria żaków. Wszyscy walczyli o Mistrzostwo Polski. Przedstawiciele działdowskiego Dekorglasu zaprezentowali się bardzo dobrze, będąc w kilku przypadkach w strefach medalowych. W Gliwicach drużynowym mistrzem Polski został zespół województwa warmińsko-mazurskiego w składzie z Samuelem Kulczyckim. W grze singlowej mistrzem Polski został właśnie Samuel Kulczycki, a Jakub Bielicki był w przedziale 33-48. W grze mieszanej Kulczycki wraz z Gabrielą Dyszkiewicz, Białystok, zajęli drugie miejsce. Natomiast w grze podwójnej Kulczycki i Kamil Dziadek, Radom, uplasowali się w przedziale miejsc 3-4. W Ustrzykach Dolnych na Mistrzostwach Polski Juniorów drużyna Dekorglasu w składzie Maciej Kubik, Patryk Bielecki, Patryk Lewandowski i Mateusz Rutkowski zdobyła złote medale. W grze indywidualnej Maciej Kubik zdobył srebrny medal, przegrywając w finale z Miłoszem Redzimskim 2-4. W grze podwójnej Kubik z Redzimskim zdobyli złote medale. Bielecki i Lewandowski uplasowali się na miejscach 3-4. W Ostródzie walczyli zawodnicy w kategorii żaków. Rafał Piotrkowski zajął miejsce w przedziale 17-24. Krzysztof Kępka i Grzegorz Rachon zajęli miejsca 33-48, a Michał Walasek był w przedziale 49-64. W Ostródzie startowały także dwie zawodniczki Welu Lidzbark. Lena Rucińska zajęła miejsce 5-8, a Karolina Skuza pozycję 49-64. To były udane mistrzostwa dla naszych młodych zawodniczek i zawodników. Piłka nożna naszych drużyn. W minorowych nastrojach kończyły grę niektóre nasze zespoły w minionej kolejce spotkań w rozgrywkach piłkarskich. W czwartej lidze Delfin Rybno uległ na własnym boisku Motorowi Lubawa 2-3. Delfin nawet objął prowadzenie po uderzeniu Patryka Rozentalskiego, ale dwie minuty później było już remisowo. Tak było do przerwy. W drugiej odsłonie dwie bramki zdobyli zawodnicy z Motoru i czarne chmury zawisły nad drużyną z Rybna. Na kilka minut przed końcowym gwizdkiem Mateusz Zieliński zdobył kontaktowego gola, ale to było wszystko, na co było stać Delfin w tym spotkaniu. Polonia Iłowo w niedzielę 30 maja grała w Różnowie i urządziła sobie prawdziwy festiwal strzelecki. Polonia wygrała aż 10-0. Bramki zdobyli Kacper Ciesielski 3, Paweł Kryszczak, Jakub Rogowski, Krystian Gorczyński, Dominik Zaręba, Sebastian Szczepański, Adrian Grzybicki i Aleksander Kruszyński po jednej. Najpiękniejszą zdobył Dominik Zaręba strzałem z przewrotki. Polonia jest liderem Ligi Okręgowej i ma 3 punkty przewagi. W piłkarskiej klasie A MKS Działdowo przegrał w Kozłowie 2-3. Gole dla działdowskiej drużyny zdobyli Rafał Żąb i Jakub Dębski. W najbliższą niedzielę MKS podejmować będzie na własnym boisku lidera tabeli Czarnych Rudzienice. Iskra Narzym przegrała na własnym boisku z Osą Biskupiec 2-3. Wszystkie gole padły po rzutach karnych, a jeszcze jeden został obroniony przez bramkarza Ossy. Dla Narzymia jedenastki wykorzystali Adrian Cieszkowski i Dawid Arczewski. Welu Lidzbark wzbogacił się o kolejne punkty bez gry.
drużyna Wichra Gwiździny nie stawiła się na meczu w Lidzbarku. Jeszcze słówko o piłce młodzieżowej. Juniorzy MKS-u Działdowo pokonali na własnym boisku Zatokę Braniewą 5-0. Natomiast Białe Orły z Działdowa w meczu trampkarzy wygrali wysoko z drużyną Czereś Olsztyn 10-1. Powożenie zaprzęgami. Już niebawem, dokładnie w niedzielę 20 czerwca, na terenach sportowych w Malinowie koło Działdowa odbędą się kolejne zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi. Tradycyjnie w zawodach spodziewany jest udział załóg z województw mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Co roku zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko startujących załóg, ale także publiczności. Należy spodziewać się takiego zainteresowania także w tegorocznych zawodach. Organizatorem jest stajnia Malinowo Jerzego Grzeli. Więcej o tenisie i piłce nożnej mogą Państwo przeczytać na sportowych łamach tygodnika Działdowskiego, który ukazuje się w każdy wtorek. Zachęcam do sportowej lektury. Na zakończenie przypominam, że sponsorem programu była firma ABP Komputer z Działdowa. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w naszym kolejnym programie. Do widzenia Państwu.